Siema, tu Pyza w kolejnym filmie dla wszystkich swoich miłośników leśnych przygód. Zapraszam na najnowszy film w moim wykonaniu. Miały być ryby, ale są grzyby, więc długo czekaliście, tak jak mówię, na te filmy, więc trzeba wykorzystać moment, póki mam wolne i nakręcić kilka odcinków dla Was, kochani widzowie, dla wszystkich miłośników moich leśnych wypadów, przyjaciół, kolegów, znajomych, wszystkich Was. Serdecznie zapraszam na najnowszy film w moim wykonaniu. A co uda się znaleźć, zobaczycie to na moim filmie, więc zapraszam już nie przeciągając. Więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szlugi, jak ktoś lubi jarać przy moich filmach. I jedziemy z tym koksem, bo już późno. Serdecznie zapraszam na najnowszy film w moim wykonaniu. Więc drodzy Państwo, tutaj trochę ciszej. Mamy bułeczkę, jakieś picie. Ruszamy ze sprzętem, czyli licznik wyzerowany. Tak, nabijemy trochę sztuk, tak aby mniej więcej wiedzieć, ile tych borowików trafiłem. Więc drodzy Państwo, nie przeciągając już dużo, na tę chwilę jest godzina 7.18. Piątek 20.08.2021. I oto w tym miejscu, z tego miejsca, po krótkim wstępie, zaczynamy nasz leśny wypad. Film pod tytułem będzie, od razu z góry zakładam, piękne grzybobranie, a czy będzie takie piękne, jak nazwa tytułu wskazuje, ocenicie to sami na końcu filmu. Więc nie przedłużając, jedziemy z tym koksem. Na wejściu do lasu od razu pierwsze borowiki. Czyli machina poszła w ruch, 0,0,0, czyli licznik od początku jedzie i zaczynamy, szukamy i mamy pięknego maluszka, jednego, drugiego i mamy dwa pierwsze grzybki, które przytulimy, naliczymy, a żeby było pięknie, dopiero pod koniec filmu, na koniec filmu pokażę Wam, ile grzybków trafiłem, więc piękne grzybobranie, czas zacząć. Mało co będę mówił. Drodzy Państwo, skupcie się na oglądaniu tego mojego filmu. Ma być pięknie, pięknie i jeszcze raz pięknie. Po prostu wszyscy bajecznie, Pyzuś. Nie inaczej, bajecznie. Jedziemy. Więc dwie sztuki mam. Zaraz je obczyścimy, ale szukamy z boku i zobaczymy, co uda się. O, jest. Czyli trzeci. Czwarty. I tu taki byczek. Byczek, chodź tu do Pyzunia. Piękny. I tu kolejny. I kolejny. Więc widzicie, drodzy widzowie, sami, jak to ma być. I po prostu ma być pięknie. Pięknie. Po prostu bajecznie. I tak mówiłem, mało co będę mówił, więc zapraszam jeszcze raz serdecznie na film pod tytułem Piękne grzybobranie. Więc oglądajcie, nie przeszkadzam i zapraszam serdecznie raz jeszcze.
ten niestety kapeć oraz tamten. Wiecie, że ja starych grzybów nie zbieram, czyli takich z zielonym sitem. Interesują nas tylko z białym sitem młode osobniki, czyli nie do końca ukształtowane, takie dwie ładne sztuki. Obcinam krótko oczywiście, z tego względu, że noga jest robaczywa w większości. Tak widzicie, w większości nogi są robaczywe, więc na handel w razie co, na wagę to by nie przeszkadzało, ale tak, jeszcze raz powtarzam, ja to dla siebie, ewentualnie dla znajomych, więc w domu jeszcze część się sprawdzi, odejdzie, więc tylko zdrowe osobniki nas interesują, a nie jakieś próchno. Więc grzybki dla mnie, dla znajomych, dla rodziny, a nie na skup, więc dlatego najlepsza jakość musi być borowików, które dzisiaj będę zbierał. Dlatego duża część odchodzi i w domu jeszcze dokładnie to przejrzymy, tak aby były jak najlepsze. Ok, idziemy dalej. Tutaj jeszcze jeden duży się schował. Zobaczcie sami, jaki wielki borowik, jaki wielki, ogromny, ale sito żółte, to jest w pełni dojrzały grzyb. Na skup byłby akurat, wagę by dał, pieniążki jakieś by dał, ale go zostawiam. Ja takich dużych grzybów w pełni ukształtowanych nie zbieram, znacie mnie, więc śmigamy dalej, zostawiamy tego borowika, szukamy mniejszych okazów. Piękny borowik, lecz niestety też go zostawimy. Zostawimy go, niech ktoś inny sobie go trafi, znajdzie. Prawdopodobnie może być zdrowy, ale za duży jak dla mnie.
Więc drodzy widzowie, pomału się kosz napełnia. Jest fajnie, fajnie. Drodzy Państwo, spokojnie oglądajcie dalej mój film. Mnie noga bardzo boli, więc mało co mówię, tak aby nie psuć Wam tego pięknego grzybobrania. Ptaszki śpiewają, odpoczywam. Na dodatek mnie bardzo noga boli, rwa kurszowa czy coś w tym stylu. Więc pomału kuleję, chodząc po lesie, zbierając dla Was grzybki. I tak to mniej więcej wygląda, więc zapraszam dalej na oglądanie mojego filmu i wiecie, jest pięknie, pięknie i jeszcze raz pięknie, po prostu wszyscy razem, bajecznie, Pyzuś, bajecznie. Jedziemy dalej z tym naszym pięknym grzybobraniem, drodzy widzowie. Tyle zdrowego, z takiego ładnego osobnika, czyli kawałek trzonka i kapelusz. Sztuka to sztuka.
I drodzy Państwo, noga boli bardzo, raczej stopa, już kilka dni, więc jakiś film dla Was będzie, ale widzicie, co się dzieje. Ale grzybki są, najważniejsze dopisały, koszyk się napełnia, zaraz zjemy jakieś śniadanko, czyli bułeczkę. I tak mniej więcej to już wygląda. Zbieramy dalej, zrobimy krótką przerwę. Za chwilę zjemy i dokończymy nasze piękne grzybobranie. Taki ogryzek, ale nic z tego nie będzie. Prawdopodobnie dół robaczywy, a góra zjedzona przez ślimaki, więc go zostawimy, bo prawdopodobnie ogryzek. Tu dalej mamy podgrzybka, lecz może być robaczywy, ale sprawdzimy. Powykrajać i mamy, ale kapiszon, kapiszon. Nie, 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 nie będę nic wykrajał, to ma być piękny film o grzybach. Więc zbieramy tylko przyzwoite mniej więcej grzybki. Mamy sztukę. Ten robaczywy. Sprawdzimy tego. To dwie i tego, ale ten też ogryzek widać, ogryzek robaczywy i tu też jest prawdopodobnie, ale zostawię go, przytulimy tylko te dwa w miarę niedojrzałe z jasnym sitem jeszcze pod grzybki. Piękny kozak czerwony, zobaczcie, jaki piękny. Zostawimy go oraz tego borowika też zostawimy. Przytulimy tylko tego maluszka, który i tak jest robaczywy, ale ten
oraz ten kozak zostają. Weźmiemy tylko. Ale ten też jest zmęczony, więc idziemy dalej. Zostawiając te przerośnięte grzyby. Ogryzek. Widzicie? Dlatego przede wszystkim ogryzków nie zbieram. I znów kolejny kapeć, którego zostawiamy. Chodzi o jakość, a nie o ilość.
tego też zostawimy, bo bardzo ukształtowany, dorodny, piękny, wielki, ale nie nadaje się do mojego koszyka. Boże, starczy. Więc drodzy widzowie, tak to mniej więcej wyglądało, jak pokazałem, czyli piękne grzybobranie w moim wykonaniu i tak to leciało, nic dodać, nic ująć. Noga mnie boli trzeci dzień, ból stopy okropny, że nie mogę ustać. Prawdopodobnie to jest związane od kręgosłupa, nieleczone, wiecie. Będę w końcu musiał iść do lekarza, bo często, dość często w roku tak mam, że a to stopa, a to kolano, w jednej nodze ból bardzo rwie. I udało się coś trafić, jak widzicie sami, czyli kurki z kanią oraz borowiki czerwone, kozaki. W sumie mam 72 sztuki. 72 sztuki borowików oraz czerwone kozaki. Kurki, kania i tak to mniej więcej leciało, więc kulejąc dalej idę do wyjścia z lasu i kończę oto ten piękny film o grzybowraniu, więc dziękuję wszystkim jeszcze raz. Godzina na tą chwilę jest 10:58, zrobiłem 15500 kroków z bolącą nogą i pora ten piątkowy dzień zakończyć w domu, więc wychodzę i tak to leciało. Więc dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną na dobre i złe, kochani widzowie. Nowych widzów proszę o subskrypcję kanału, dzwoneczek, będą śledzić mnie na bieżąco i oczywiście jesteście, drodzy Państwo, najlepsi. Oglądajcie, zostawcie po sobie ślad, czyli łapka w górę, jak się podobało, lub w dół, jeśli się nie podobało, tak to mnie to będzie motywowało do nowych filmów, do chodzenia po lesie dla was tylko te filmy. I tak to leciało, więc jeszcze raz dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze i do następnego. Siema Pyza, jedziemy na Kielce. Cześć! Okej, idziemy, ale jeszcze bym przegapił grzybka, czyli 73 przy wyjściu z lasu, czyli 73, nie inaczej, Pyzu, 73, kilka metrów jeszcze mamy, więc wszystko się zdarzyć może wychodząc z lasu, ale bardzo mnie noga boli, bardzo stopa mnie boli, że już nie mogę wytrzymać, więc muszę jechać, odpocząć i jak widzicie noga robaczywa góra, tylko dobra narka. Do następnego, kochani widzowie, do następnego.